Zambia, dawna Rodezja Północna. Kraj leżący po drugiej stronie równika, o powierzchni 2,5-krotnie większej od Polski. Na granicy z Zimbabwe, dawną Rodezją Południową, wody rzeki Zambezi tworzą jeden z najpiękniejszych wodospadów świata. Jego odkrywca, misjonarz i podróżnik, dr David Livingstone, jako pierwszy biały człowiek mógł podziwiać, jak tysiące ton wody spadającej w 100-metrową przepaść i rozbijającej się o głazy tworzą w promieniach afrykańskiego słońca niepowtarzalną, zadziwiającą tęczę. Około 300 kilometrów na północ od stolicy kraju Lusaki, w niezbyt dostępnym terenie, znajduje się miejscowość Mpunde, a w niej misja katolicka. Tutaj też spotykamy polskiego misjonarza, który na tej placówce pracuje jako wikariusz od 6 lat, a w Zambii już od ponad 50. Jest nim jezuita kardynał Adam Kozłowiecki. Kim jest ten niezwykły, intrygujący człowiek? Jaka była jego droga życiowa, która przyprowadziła go tutaj do tej skromnej misji w głębi afrykańskiego buszu? Urodziłem się na Prima Aprilis w 1911 roku. I pierwsze moje wspomnienia, jak pamiętam z dzieciństwa, w 14 roku, w lutym był chrzest mojego młodszego brata. Ja po prostu tak, jakby człowiek obuchem w łeb dostał, prawda, tego, no bo ja mówię sobie, ja nie czuję się, że jestem w swoim sosie, wśród dostojnym takim kolegium kardynalskim. Jak ja zawsze mówię, w buszu przede wszystkim jest jedno prawo, mam prawo być brudnym. Dziękując w liście za włączenie go do kolegium kardynalskiego, ksiądz Adam Kozłowiecki napisał: Wyznam ci, Ojcze Święty, że byłem tą wiadomością zupełnie oszołomiony. Trudno mi było to zrozumieć i myśli jakoś pozbierać. Nauczono mnie, co to znaczy być zakonnikiem jezuitą. Nauczono mnie potem, co to znaczy być kapłanem. A teraz muszę się jeszcze nauczyć, co to znaczy być kardynałem.